Cześć, witam Was serdecznie w Akademii Barmańskiej Fajne. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o free pouringu i o tym, jak odmierzać idealne miary poprzez użycie właśnie takich metalowych nalewaków. Dziś natomiast chciałem Wam pokazać trzy fajne nalania, które możecie używać u siebie za bar. Pierwsze z nich to tak zwany long pour. Polega na nalaniu chwytem prostym, rozciągnięciu go możliwie jak najwyżej się da, zależy to oczywiście na ile Wam Wasz bar pozwala, i takim płynnym ścięciu tego nalania. Wygląda to w ten sposób. Rozciągamy strumień, lekko go kładziemy i w ten sposób kończymy. Wygląda to bardzo efektownie. Oczywiście pamiętajmy o tym, że najważniejsza jest tutaj miara, tak więc nie skupiajmy się tylko i wyłącznie na samej tej ewolucji, ale też liczmy w głowie, aby nalać tą miarę, na której nam zależało. Ważne jest też to, aby nie robić takich nerwowych czy też niepotrzebnych ruchów w nadgarstku w ten sposób, no bo wtedy naturalnie porozlewamy. Chodzi o to, żeby to płynnie w ten sposób zakończyć, żeby tym dękiem w lewą stronę się przesunąć płynnie z całym nadgarstkiem, lekko z łokciem i wtedy ten strumień trafi nam idealnie w szklankę, w szejkę. Drugim nalaniem jest proste nalanie, którym przechodzimy do tak zwanego reverse pour, do nalania odwróconego. Już pokazuję, jak to wygląda. Rozciągamy nalanie, zacinamy i przechodzimy do drugiej strony. A więc trzymamy butelkę cały czas w chwycie prostym, nalewamy powiedzmy 20 ml, zacinamy i przechodzimy tutaj z lewej strony do drugiego nalania i w ten sposób na przykład 60 możemy podzielić na 2,30 czy 40 na 2,20 i nalać na dwa etapy. Trzecim nalaniem, które chciałem Wam dzisiaj zaprezentować, jest nalanie krzyżowe. Polega na tym, że łapiemy dwie butelki, pierwszą butelkę chwytem prostym, następnie między dwa palce dokładamy drugą butelkę i kciuk zostawiamy pomiędzy, także między butelkami jest tutaj mniej więcej kąt prosty. Jak nalewamy? Przede wszystkim zaczynamy od tej butelki, którą złapaliśmy pierwszą, ok? Tak więc w tym wypadku zacznę od tej butelki, robię energiczny, trzymając mocno ruch w tą stronę, aby nalać do skrajnie po lewej stronie naczynia. Już pokazuję, o co chodzi. Rozciągamy strumień, ścinamy nalanie, rozciągamy, ścinamy, następnie jak chcemy skończyć, podnosimy kciuk, ok? I w ten sposób mamy znów butelki w chwycie prostym, odkładamy do speedraka czy też na półkę. Po co to nalanie? Wyobraźcie sobie, że mamy do zrobienia gin tonic, wódkę tonic. Nic prostszego i szybszego, łapiemy wódkę, łapiemy gin, tonic w drugą rękę. Jesteśmy w stanie zrobić po prostu dwa koktajle w o wiele szybszym czasie. Co ważne, pamiętajcie o tym, że każde nalanie przede wszystkim musi być dobrze odmierzone, więc zanim nie nauczymy się idealnie odmierzać, nie stosujmy nalań, jeśli nie jesteśmy w stanie perfekcyjnie tej miary później dowieść do naszego koktajlu. Życzę Wam dużo wytrwałości w treningu, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym odcinku.